Dziennikarze nazywali go po prostu Bronson. To z racji podobieństwa do słynnego amerykańskiego aktora Charlesa Bronsona. Sami wymyśliliśmy w latach 90. to przezwisko, kiedy Włodzimierz Kłobuz pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Sieradzu. Ten absolwent liceum imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium podyplomowego Akademii Spraw Wewnętrznych służył w policji ponad 32 lata, z czego 17 lat był komendantem powiatowym w Zduńskiej Woli. 14 kwietnia inspektor Włodzimierz Kłobuz odszedł z honorami na zasłużoną emeryturę. Lewo. Zwrot. Na prawo. Patrz. Panie komendancie, dowódca uroczystości, podkomisarz Arkadiusz Michalski, melduje gotowość do uroczystości zdania i powierzenia obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego Policji w Zduńskiej Woli. Cześć, panie komendancie. Gośćmi uroczystości byli m.in. gospodarze miasta i powiatu na czele ze starostą zduńskowolskim Wojciechem Rychlikiem i prezydentem Piotrem Niedźwieckim, samorządowcy z gmin powiatu zduńskowolskiego, zastępca komendanta wojewódzkiego w Policji w Łodzi, podinspektor Tomasz Olczyk, obecni i byli komendanci powiatowi i miejscy, byli komendanci wojewódzcy Policji oraz byli współpracownicy i przełożeni inspektora Kłobusa na czele z byłym komendantem głównym Policji, inspektorem generalnym Markiem Działoszyńskim. Rozkaz personalny numer 1747 z dnia 6 kwietnia 2016 roku. Na podstawie artykułu 41 ustęp 2 punkt 4 w związku z artykułem 43 ust. 1 i artykułem 45 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, inspektor Kłobuz Włodzimierz, komendant powiatowy Policji w Zduńskiej Woli, zwalniam ze służby Policji z dniem 13 kwietnia 2016 roku. Uzasadnienie. Inspektor Włodzimierz Kłobuz w dniu 31 marca 2016 roku zwrócił się raportem do komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi z prośbą o zwolnienie ze służby z dnia 13 kwietnia 2016 roku w związku z nabyciem praw do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. Rozkaz podpisał komendant wojewódzki Policji w Łodzi, inspektor Andrzej Łapiński. Rozkaz personalny numer 1768 z dnia 7 kwietnia 2016 roku. Na podstawie artykułu 6c ust. 6 oraz artykułu 104 ust. 2 i artykułu 106 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, młodszy inspektor Bączyńska Małgorzata, pierwszy zastępca komendanta powiatowego Policji w Łasku, delegowana z urzędu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli od dnia 14 kwietnia 2016 roku do dnia powołania komendanta powiatowego Policji w Zduńskiej Woli, powierzam pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku komendanta powiatowego Policji w Zduńskiej Woli. Uzasadnienie. Przedmiotowa decyzja stanowi realizację wniosku zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi, uzasadnionego potrzebami służby przejawiającymi się koniecznością zapewnienia właściwego nadzoru oraz prawidłowej realizacji zadań i funkcjonowania służby w Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Rozkaz podpisał komendant wojewódzki Policji w Łodzi, inspektor Andrzej Łapiński. Począć to na rower. Wyspo! Panie komendancie wojewódzki, inspektor Włodzimierz Kłobuz pełni zadania obowiązków służbowych komendanta powiatowego Policji w Zduńskiej Woli. Począć sztandarowy. Stop! Panie, panowie oficerowie. Spotykamy się dzisiaj, by pożegnać odchodzącego na emeryturę inspektora w
Włodzimierza Kobuza, komendanta powiatowego Policji w Zduńskiej Woli. Szanowny panie komendancie, chcę panu serdecznie podziękować w imieniu swoim, jak i kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi za 32 lata służby. Z pewnością ten dzisiejszy czas to czas pewnych podsumowań, refleksji, odwoływania się do wydarzeń, które były w przeszłości, tych ciężkich chwil, ale również tych radosnych, które pozwalały panu awansować w hierarchii tutaj naszej policyjnej. Chciałbym, żeby pan jednak nie zapomniał o podstawowych rzeczach, dwóch rzeczach. Otóż wśród nas tu wszystkich ma pan wielu znajomych, wielu przyjaciół, wielu kolegów, którym przez te 32 lata swojej pracy przekazywał pan swoje doświadczenie, swoją wiedzę. Szanowni państwo, jeden z klasyków powiedział, że oceną wielkości jest odpowiedzialność. I te słowa doskonale wpisują się w służbę pana komendanta powiatowego. Szanowny panie komendancie, jeszcze raz bardzo dziękuję za współpracę, za te wszystkie lata, kiedy mogliśmy razem realizować powierzone na nas zadania. I w tym miejscu chciałbym przekazać panu szablę, która jest dowodem na to, że godnie pan reprezentował, godnie i z honorem naszą formację. Wygrawerowane są tutaj dwa słowa, honor i ojczyzna. Słowa, które z pewnością tu wszyscy potwierdzimy, towarzyszyły panu przez 32 lata pracy. Jestem przekonany, że będą towarzyszyć jeszcze poza służbą. Drobny upominek i list komendanta z gratulacjami. Kończąc, panie komendancie, życzę wielu sukcesów, spełnienia marzeń, spełnienia planów, które pan gdzieś tam odkładał na przyszłość. A dlaczego odkładał? Ponieważ z pewnością wielość zadań, które tutaj były realizowane, niekiedy nie pozwalały na kontynuację. Komendant Tomasz Olczyk przedstawił również młodszą inspektor Małgorzatę Mączyńską z Łodzi, dotychczasową zastępczynię komendanta powiatowego Policji w Łasku. Policjantkę z 23-letnim stażem, która pełnić będzie teraz obowiązki komendanta powiatowego Policji w Zduńskiej Woli. W pożegnalnym przemówieniu podinspektor Kłobuz powiedział: każdy człowiek spotyka w życiu się z wieloma zmianami. Spędziłem w Policji 32 lata. Oddałem jej młodość, siłę, pasję i wszystko, co było we mnie najlepsze. Dziś pragnę się z Państwem pożegnać. Przez okres mojej służby miałem szczęście i przyjemność spotkać na swojej drodze niezwykłych ludzi. Otwartych, wartościowych i kreatywnych. Zawsze pozostaną w mojej pamięci przyjazne stosunki zbudowane na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej, a także udzielone wsparcie i zrozumienie dla wykonywanych przeze mnie obowiązków służbowych. Dziękuję za to szczerze i serdecznie wszystkim. Dziękuję przede wszystkim podwładnym, bo ich ciężka praca wpływała pozytywnie na moje życie. Moja kariera w niebieskich szeregach dobiegła końca. Zamykam pewien etap w swoim życiu i dziękuję za okazane wsparcie wszystkim, poświęcony czas i zrozumienie. Każdy dowód życzliwości i sympatii zachowam głęboko w sercu i na zawsze w pamięci. Dziękuję za wieloletnią współpracę. Życzę wielu spokojnych i szczęśliwych dni w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej. Dziękuję.
Dziękując inspektorowi Kłobusowi, goście uroczystości podkreślali nieskazitelny przebieg jego służby oraz ogromny wkład w utrzymanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w powiecie zduńskowolskim. Powiat zduńskowolski miał do tej pory jedynego komendanta, pana Włodzimierza Kłobusa, przez lata swojego istnienia. Służba pana komendanta w garnizonie tutaj łódzkim i na ziemi zduńskowolskiej to efekt ciężkiej pracy jego osobistej i całego zespołu. Komenda Powiatowa Policji przez te lata, jak ja pełnię urząd starosty, a minął już 9. rok, należy ocenie Komendy Wojewódzkiej i Komendy Głównej do dobrze ocenianych komend. To praca, to wysiłek wszystkich policjantów pod dowództwem, kierownictwem komendanta Włodzimierza Kłobusa. Chciałbym, panie komendancie, podziękować za lata współpracy, za lata tych wszystkich działań, które miały zapewnić mieszkańcom powiatu zduńskowolskiego bezpieczeństwo. Pozwolę sobie stwierdzić publicznie, że zadanie zostało, panie komendancie, wykonane wzorowo. Dziękuję w imieniu służby za lata współpracy, za lata bezpieczeństwa. Policja w Zduńskiej Woli się zmienia. Przykład tej komendy jest najlepszym tego dowodem, ile czasu, energii i sił pan poświęcił. Życzę, aby kolejne lata biegły w zdrowiu, dawały satysfakcję z nowych wyzwań i kierunków. Życzę sił i powodzenia w realizacji tych wszystkich wyzwań, które przed panem osobiście na nowej drodze życia. Wiele lat świetności, pomyślności. Wszystkiego dobrego. To naprawdę wybitny policjant. I myślę, że powiedział coś takiego znamiennego, że stracił młodość. Jak patrzymy na niego, to na pewno nie stracił tej młodości. Zachował bardzo dobrą formę i kondycję. I to jest też przykład, że tej bardzo trudnej służby, bardzo stresującej, bardzo wymagającej, można się pięknie spełnić i zachować dobrą kondycję i dobre spojrzenie na przyszłość. Samorząd to piękne wyzwanie i też taka sprawa, że poznaje się ludzi. Ja miałem ogromną przyjemność współpracować z panem komendantem. Jestem również uspokojony, że pani komendant, która otrzymała nominację, ma przed sobą bardzo dobrą załogę z zastępcą komendanta, panem Zbigniewem Polkiem, który na pewno będzie taką w dalszym ciągu prawą ręką dla pani komendant, bo rzeczywiście Komenda Powiatowa Policji Zduńskiej Woli ma nie tylko przepiękną siedzibę, ale bardzo dobrych, wzorowych policjantów. Współpracujemy i deklarujemy w dalszym ciągu taką dobrą współpracę, bo bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, powiatu jest bezcenne i w tym wielka zasługa zduńskowolskich policjantów. Jeszcze raz gratuluję serdecznie. Dziękuję pani. Dziękuję za pracę. Dziękuję. Bardzo proszę. List, a tutaj na powitanie dla pani komendant. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem przekonany, że ponad 30 lat temu, wstępując w szeregi Policji, miałeś takie wartości na względzie jak przestrzeganie prawa, praworządność, apolityczność, rzetelność i profesjonalizm. Swoją służbą przez ponad 30 lat dałeś dowody, że te wszystkie wartości, że dochowałeś tych wszystkich wartości. Bardzo ci za to dziękuję. Miałem przyjemność być twoim przełożonym. Wspomagałeś mnie zarówno w służbie, ale także jako dziekan korpusu komendantów powiatowych, wspomagałeś w budowaniu dobrej atmosfery pracy i relacji osobistych. Z wielką przyjemnością widzę tutaj wielu gości, którzy potwierdzają, że takie właśnie stosunki w pracy i w relacjach i z samorządem, i z ludźmi, z którymi współpracowałeś w terenie, utrzymywałeś permanentnie. Chcę ci za to wszystko w imieniu własnym, ale będących tu ze mną wszystkich tych, którzy z tobą pracowali, przełożonych i kolegów, nie wszyscy mogą tu być dzisiaj, bo kilku z nich także żegna się z mundurem. Chcę ci podziękować, życzyć powodzenia na nowej drodze życia,
Nasza obecność tutaj świadczy o tym, że takie drugie życie po zdjęciu munduru także istnieje. Można różne bardzo fajne rzeczy, na które do tej pory czasu nie miałeś robić. Włodek, wszystkiego dobrego. Dziękuję, panie generale. Życzę, żeby kiedyś, odchodząc ze służby, miała co najmniej tylu gości i tak życzliwe osoby, które będą dziękowały za to wszystko, co pani komendant, jestem głęboko przekonany, w służbie i poza nią będzie czyniła. Gratuluję. Pod inspektora Kłobusa zapytaliśmy, od czego zacznie twórczą zapewne emeryturę. Na pewno trochę tej adrenaliny policyjnej będzie mi brakować. Na pewno będę załatwiał te sprawy, na które do tej pory nie miałem tyle czasu. Jest kupę książek do przeczytania. Muszę poświęcić więcej czasu rodzinie, sobie także. Oczywiście nie chcę się zamykać w swoim domu. Chcę po prostu nauczyć się żyć i funkcjonować bez tej pracy, bez służby po prostu. Przypuszczam, że uda mi się to, a oczywiście już mam zaplanowane 2 rejsy na ten rok, jakąś agroturystykę, także na pewno tych miłych chwil będzie bardzo dużo. Roku, życzę Ci twórczej emerytury. Dziękuję za te piękne lata współpracy. Dziękuję, Krzysztofie. Wywiad z podinspektorem Włodzimierzem Kłobusem pokażemy niebawem w Siewie TV. Dzięki bardzo.